Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dodatku do gry Resident Evil 2 z 1998 roku. Jest to dodatkowy scenariusz pod tytułem The Fourth Survivor i on jakby opowiada nam o losach jednego z agentów firmy Umbrella, który przetrwał atak Williama Birkina po próbie zabrania od niego wirusa G, chyba tak, wirusa G. I tak, możemy od razu zaczynać. I tak, ogólnie chciałem sobie tutaj za chwilę zrobić cięcie, bo ten scenariusz, nie ukrywam, że jest dość trudny i wymaga tutaj niezłego manewrowania pomiędzy przeciwnikami i niezłego refleksu. I chciałem po prostu zrobić sobie tutaj cięcie, żeby tą część już wprowadzającą mieć nagraną i później już tylko, żeby nie powtarzać jej co kilkanaście razy, bo na pewno tyle będę prób tutaj podejmował. Więc zobaczycie na pewno już gotowe przejście do końca. Do miłego oglądania. Jestem po cięciu. Zaczynamy. Włączę sobie od razu automatyczne nacelowywanie. I tak, jeśli chodzi o ekwipunek, to Hank posiada praktycznie wszystkie te same bronie, które miał Leon. Bo mamy i shotguna, i zwykłą broń, magnum. I dwie takie dość słabe roślinki, które naprawdę trzeba oszczędzać, jak pilnować ich jak oka w głowie. No i mamy też oczywiście wirusa G, którego udało się nam jakby zabrać Williamowi Birkinowi. Scenariusz sam w sobie jest krótki, ale jest w nim bardzo dużo przeciwników i naprawdę trzeba tutaj bardzo się skupić na tym, co się robi. Dobra. Okej. Spadamy. Nie wiem, czy mi się tutaj teraz uda, bo tutaj też są zombiaki. I to jest niestety dość... Wow, dobra. Pająki. Please. Dobra. Uff. Masakra. Dobra, psiuny. Tu widzicie, większość przeciwników omijam. Zabijam tylko tych, którzy stoją mi na drodze. Dobra. Tu teraz stresujący moment z psiunami na parkingu. Au. Dobra. Uff, ale stres po prostu. Aż mi się ręce trzęsą.
Co ja chciałem? Aha, dobra. Ptasiory. Dobra. Te psiuny trzeba niestety powystrzelać, bo stoją mi na drodze. Dobra. Przeładujmy sobie shotguna też i ekwipujmy sobie shotguna. Okej. Spierdzielamy stąd. Okej. Dobra, tu teraz będą zombiaki i też się ich trochę obawiam. Wow! O nie! Fuck you! No, okej, dobra. Mamy nadal fine, także jedna z moich lepszych prób, ale nie ma co na razie tutaj się zbytnio podniecać. Dobra, weźmy sobie pistolet. Dobra, teraz jeszcze tu będą pająki. I też te pająki by było dobrze ominąć w jakiś konwencjonalny sposób. No, dobra. Najgorszy moment jest chyba tutaj, bo są lizardy. Ja tych lizardów się boję. I to bardzo. Mógłbym nawet powiedzieć. No właśnie. Bo właśnie dostałem. Dobra. Będziemy musieli użyć tu apteczkę. Bo nie wiem czy nam się... W sumie może na razie jeszcze nie. Tu są roślinki. W sumie strzelam, ale chyba jeszcze tutaj roślinki nie ma. Mamy czerwone caution. Jest słabo, że tak powiem. Dobra, musimy ją zabić ze zwykłej broni. Mamy innego wyjścia. Dobra, ładuj. Dobra. Mamy ją z głowy. Tu będzie zaraz jeszcze jedna. Au. Dostałem z liścia. Użyjmy sobie to, chociaż i tak będziemy mieć słabo. Dobra. Boję się, tu będą teraz zatrute. Nie wiem, wziąć sobie jeszcze jedną apteczkę? Może na razie nie. Tu od razu musimy lecieć w bok, żeby nas nie zatruły.
Dobra. Mamy 5 naboi do Magnuma. Nie wiem. Będzie ciężko, ale spróbujemy. Au. Boję się jak nie wiem, ale... Tu teraz będzie tyrant. I tego tyranta też musimy ominąć. Bo tutaj nie ma szans, żeby go ominąć w tym wąskim korytarzu, więc musimy trochę na niego tutaj poczekać. Dobra. Udało się. Tu chyba będą zombiaki, te takie właśnie czołgające się. Chodź tu. Dobra. Dobra. Zostały nam jeszcze kilka tylko pomieszczeń, ale nie zmienia to faktu, że i tak się boję. Dobra. Uff. Serce mi wali jak młotem. Masakra. Dobra, tu na razie bierzemy zwykły pistolet. Będziemy tutaj zaraz się zajmować znowu roślinkami zatrutymi. Dobra. Jedna z głowy. Teraz jeszcze druga. Dobra. Teraz najgorsze chyba... Wow, pomieszczenie. Będą tu same praktycznie zombie. Ja bym sobie chciał użyć roślinkę. I będzie trzeba tutaj sobie niestety jakoś dać radę. Może tak, w tym miejscu zrobię sobie cięcie. Jakby mi się nie udało i później dogram sobie tylko to. Dobra. Dobra. Mamy danger, ale dalej lecimy. Może się uda. Dobra. Ostatni przeciwnik, który nam został, to tyrant. Ale się boję. No gdzie on jest? O nie.
Jest! Jest! Udało się! Fuck! Fucking shit! Mamy ledwo danger. O lol, za pierwszym razem się udało. Uf, uf. Jest. Nawet nie wyobrażacie sobie, jaką ulgę czuję. Jakby ze mnie z 10 kilo mi z serca spadło. O matko. Aż sobie strzeliłem z palca. Udało nam się uciec z wirusem G i teraz Umbrella będzie sobie dalej z nim działać. To znaczy dalej. Dopiero teraz będą różne rzeczy się dopiero działy. Ale fajnie, że się udało. Ranga pewnie będzie straszna. Ale ważne, że za pierwszym razem pykło. Kurczę, jak się cieszę. Jest. Mamy naszego bohatera. Tak, ranga E, ale to wydaje mi się, że ze względu na to, że odniosłem dużo obrażeń i zabiłem małą liczbę przeciwników, bo to chyba od tego rangi tutaj zależą. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.